Dobry wieczór Państwu. Marta Grzywacz. Filip Łobodziński. Wiadomości. W Krakowie zmarł Piotr Skrzynecki, założyciel piwnicy pod Baranami. Kończąc wizytę w Czechach, papież przestrzegł przed laicyzacją życia i nawoływał do odrodzenia religijnego. Po długiej chorobie zmarł w Krakowie Piotr Skrzynecki, założyciel krakowskiej piwnicy pod Baranami. Miał 67 lat. Piotr Skrzynecki urodził się w Warszawie w 1930 roku. Jego ojciec, legionista, oficer 7 Pułku Ułanów Lubelskich, został zamordowany w 1939 przez żołnierzy sowieckich. Po zakończeniu wojny przez kilka lat mieszkał ze swoją matką w Łodzi, gdzie ukończył Państwową Szkołę Instruktorów Teatrów Ochotniczych. W latach 50. studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim u profesora Estreichera i pracował w Nowej Hucie jako instruktor w teatrach amatorskich. W 1956 roku wspólnie z przyjaciółmi zakłada piwnicę pod Baranami. Kabaret instytucje, nie tylko Krakowa. Przez ponad 40 lat istnienia piwnicy występowali w niej najwybitniejsi artyści. Zygmunt Konieczny, Ewa Demarczyk, Wiesław Dymny, Krystyna Zachwatowicz, Zbigniew Preissner, Leszek Wójtowicz. Jeśli potrafisz rozbawić człowieka tak, żeby zapomniał, że jest smutny i źle mu na świecie, będziesz zbawiony. Parafrazował swojego ulubionego filozofa Montaigne'a. W tym sposobie przeżywania był urok sztuki, urok mądrości, a także świadomość ludzi, że się jest ponad tragizmem historii. W jednym z ostatnich wywiadów Piotr Skrzynecki powiedział: ja lubię piwnicę, tak jak lubię żyć, jak nie lubię chorować, jak lubię kwiaty, ludzi. O 20.00 program Drugi Telewizji Polskiej przypomni fragmenty koncertu jubileuszowego z okazji 40-lecia piwnicy pod Baranami. W panoramie informacje przedstawi Krystyna Czubówna. Witam Państwa, dobry wieczór. W Krakowie zmarł po długiej chorobie Piotr Skrzynecki, twórca piwnicy pod Baranami. Miał 67 lat. Piotr Skrzynecki urodził się w Warszawie w 1930 roku. Jego ojciec, legionista, oficer 7 Pułku Ułanów Lubelskich, został zamordowany w 1939 przez żołnierzy sowieckich. Po zakończeniu wojny przez kilka lat mieszkał ze swoją matką w Łodzi, gdzie ukończył Państwową Szkołę Instruktorów Teatrów Ochotniczych. W latach 50. studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim u profesora Estreichera i pracował w Nowej Hucie jako instruktor w teatrach amatorskich. W 1956 roku wspólnie z przyjaciółmi zakłada piwnicę pod Baranami. Kabaret instytucje, nie tylko Krakowa. Przez ponad 40 lat istnienia piwnicy występowali w niej najwybitniejsi artyści. Zygmunt Konieczny, Ewa Demarczyk, Wiesław Dymny, Krystyna Zachwatowicz, Zbigniew Preissner, Leszek Wójtowicz. I on jednak tych artystów odnajdywał, miał jakiś taki bezbłędny węch w odnajdywaniu talentów i je kształtował, prowadził je aż do szczytów artyzmu. Piotr Skrzynecki był honorowym obywatelem Krakowa. Jeśli potrafisz rozbawić człowieka tak, żeby zapomniał, że jest smutny i źle mu na świecie, będziesz zbawiony. Parafrazował swojego ulubionego filozofa Montaigne'a. Łaska, jaka spotyka człowieka ze strony Boga, jest zawsze łaską wyzwolenia. I Piotr, który niósł nam w tych czasach łaskę wyzwolenia, był drogowskazem, drogowskazem wiodącym ku jakiemuś tajemniczemu, niezwykłemu niebu. Piotr Skrzynecki zmarł dziś w szpitalu po długiej i ciężkiej chorobie. Jego śmierć zakończyła pewną epokę. Epokę wspaniałego, kreacyjnego, artystycznego kabaretu, sięgającego tradycją do najlepszych kabaretów młodej Polski.
Dzisiaj nad ranem zmarł Piotr Skrzynecki, twórca Piwnicy pod Baranami, postać zupełnie niezwykła w historii kultury polskiej. Składając hołd Piotrowi Skrzyneckiemu, w podziękowaniu za wszystkie wspaniałe chwile, te mądre, wzruszające i te zabawne, jakich nam dostarczył, chcemy zaprosić Państwa na koncert, który w tej sytuacji nabiera szczególnej wymowy. Jest to premiera programu, który składa się z fragmentów wieczoru galowego, jaki odbył się w ubiegłym roku, 22 czerwca, w Teatrze imienia Słowackiego w Krakowie, z okazji 40. urodzin Piwnicy pod Baranami. Tysiące osób pożegnało w Krakowie Piotra Skrzyneckiego, twórcę Piwnicy pod Baranami. Po mszy żałobnej w Bazylice Mariackiej kondukt pogrzebowy przeszedł na cmentarz rakowicki. Artystę pochowano w Alei Zasłużonych. W Warszawie w samo południe z 30. piętra Pałacu Kultury i Nauki Tomasz Stańko odegrał Hejnał Mariacki. Piwniczny hymn rozpoczął mszę świętą w intencji Piotra Skrzyneckiego, celebrowaną przez archipresbitera Bazyliki Mariackiej księdza dziekana Bronisława Fidelusa. Potrafiłeś zbudować obszar wolności, bałeś się, ale chciałeś żyć wolnością, a przy tobie my mogliśmy przełamać swój strach, powiedział w homilii ksiądz profesor Mieczysław Maliński. Po mszy kondukt przeszedł wokół krakowskiego rynku pod pałac pod Baranami. Po raz ostatni przyjaciele, artyści, krakowianie przyszli z Piotrem w miejsce, które stworzył i prowadził przez ponad 40 lat. Ten świat, który dawał nam poczucie prawdziwej wolności, bezpieczeństwa i nadziei, bo nic w nim nie działo się naprawdę, odchodzi wraz z tobą. Nie wiemy, dokąd go zabierasz i nie rozumiemy, na czym polega koniec, bo to jedyna rzecz, jakiej w twoim kabarecie, w twoim świecie nigdy nie było. Piotr Skrzynecki miał 67 lat. Był współtwórcą kabaretu Piwnica pod Baranami, kabaretu instytucji. Jego śmierć zakończyła pewną epokę. Epokę wspaniałego, kreacyjnego, artystycznego kabaretu, sięgającego do najlepszych tradycji młodej Polski. Piotr Skrzynecki spoczął w Alei Zasłużonych na cmentarzu rakowickim w Krakowie. W Warszawie w samo południe z 30. piętra Pałacu Kultury i Nauki Hejnał Mariacki odegrał na jego cześć Tomasz Stańko. Odbył się pogrzeb Piotra Skrzyneckiego, założyciela Piwnicy pod Baranami i honorowego obywatela miasta. Piwniczny hymn rozpoczął mszę świętą w intencji Piotra Skrzyneckiego, celebrowaną przez archipresbitera Bazyliki Mariackiej księdza dziekana Bronisława Fidelusa. Potrafiłeś zbudować obszar wolności, bałeś się, ale chciałeś żyć wolnością, a przy tobie my mogliśmy przełamać swój strach, powiedział w homilii ksiądz profesor Mieczysław Maliński. Cała piwnica, 40-letnia. A ci, kto nie mógł przyjść, to jest myślą, obecnością duchową. Jesteśmy wszyscy. Piwnica, przyjaciele, znajomi, ciekawscy. To twoje święto, Piotrze. Po mszy kondukt przeszedł wokół krakowskiego rynku pod pałac pod Baranami. Po raz ostatni przyjaciele, artyści, krakowianie przyszli z Piotrem w miejsce, które stworzył i prowadził przez ponad 40 lat.
Samo południe z 30 piętra Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rozległ się hejnał maliacki. Odegrał go Tomasz Stańko w hołdzie dla Piotra Skrzyneckiego. A więc wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, wszystkiego dobrego dla dorosłych, dla dzieci, dla aniołów, dla wszystkich. Bądźcie z nami aż do świtu, bądźcie z nami do końca życia. Dziękuję wam, abyście byli z nami. Bądźcie i zostańcie na zawsze. Ja nie chcę nic o przeszłości. Przyszłość jakaś tam to nam została. Wobec tego o tym nieczasie, czyli wieczności Piotra. A to z tej okazji, jaką zawsze czyni wiadomość o śmierci. Nauczyłem się jednego odruchu od mojej mamy, że na wiadomość o śmierci bliskich, a nawet dalszych, jej odruch był taki wieczny odpoczynek, daj mu Panie. Ten odruch nie zadziałał na wiadomość o śmierci Piotra, bo modlitwa o odpoczynek dla Piotra, no to nietaktowne wobec niego i wobec Pana Boga przecież. I potem ułożyła mi się taka modlitwa za niego. Wieczne daj mu rozedrganie. Wieczne daj mu także tam rozbawianie. Wieczne daj świętym rozrzewnianie. Jahwe. Amen. Szanowny panie, szanowni panowie, zanim pokażemy wam gwiazd księcia Bojanowskiego, to Krakowa w 1909 roku, zanim pokażemy wam Kiewu Kazimierz Wielki, zanim pokażemy wam Wielki, w tej sprawie jest bardzo ciemno miasto, za zgasło do pełni mamy specjalną elektryczność. Przychodzimy, odchodzimy, lecz pęka na paluszkę. Szokujemy, wycieramy, mokry nasz, twarzy nasz, żeby śladu nie zostawić, żeby śladu nie zostawić. Witam was, Andrzej Warchał, miejscowy satyryk, proszę państwa. Kiepski aktor, bardzo zła dykcja i humor cenzurowany. Humor cenzurowany, prawdziwy cenzurowany humor, podlizywać. Ostatnio byliśmy na występach w Bytomiu i potem się ukazała recenzja w miejscowej prasie, że nawet olśniewające aktorstwo Warchała moje. No, że nawet moje olśniewające aktorstwo nie uratowało bełkotu lidera zespołu, to o nim. Ja.
Ja bym kotałem, a ty będziesz siedział za to, co mówisz. No. Ja się wybronię, kochany mój. Ja się wybronię, bełkotał i był pijany, nie wie co mówił, a ty widzisz. I zawsze w porządku. Taki ujdzie, no więc taki ujdzie cał, a ty odpowiesz za swoje aktorstwo i za to też, za to opowiadać przeciwko reżimowi amerykańskiemu. To w Piotrze było najważniejsze. To, że on skupiał różnych ludzi, będąc wielkim indywidualistą, ogromnym przeciw temu człowiek, który miał swoje jasne, sprecyzowane zdanie. Dużo opowiadał, pięknie opowiadał, ale on przede wszystkim pięknie słuchał. On pięknie słuchał ludzi, dlatego że wiedział, że każdy człowiek ma swoją opowieść. W każdym człowieku jest jakaś prawda, jest jakaś mądrość, którą on wychwytał, podkreślał, rozwijał, rozszerzał. Tak powstawały programy, tak powstawały piosenki, tak powstawało wszystko właściwie. Tak się toczyło życie. I śpiewają ten mroźny korem dobry czas. Stawaliśmy się lepsi, stawaliśmy się mądrzejsi. Jego komentarze, jego dodatkowe pytania, jego rady sprawiały, że wierzyliśmy, że jesteśmy wyjątkowi, że jesteśmy niezwykli. Życie było jego celem, a bardzo niewielu znam, a może w ogóle nie znam nikogo, kto by obrał sobie za cel żyć. Każdy z nas ma jakiś cel w życiu i do tego celu dąży. A Piotr realizował swoje własne życie i dlatego, czy to byli kwieciarze, którzy o nim opowiadają, czy kleparz, czy jacyś przypadkowo spotkani ludzie, to on z każdym rozmawiał, no bo każdy dla niego był jednakowo ciekawy. Po ludzku. To jest jednak stuknięte miasto. Słuchaj, to jest... Ale nie wolno przebiegać. Stuknięte miasto, idę sobie tutaj i koło europejskiej cygańska taka orkiestra, kapela. Ja mówię, przyjdźcie, bo tutaj będzie przenosiny stolicy do Warszawy. Ja mówię, poza tym koronacja. A taki mówi, kto będzie królem? No ja mówię, Piotr Krzynecki. A taki bezzębny cygan mówi, aha, to będziemy mieć króla. Przyjął to na 100%, jak Boga kocha. Największy blajer świata mieszka od lat w naszym mieście. Ma brodę z białego srebra, a oczy podobne niebieskie.
ostatnio zmienił kapelusz, nie nosi już tego ze słomki. Mówią, że spotkał anioła, który dla niego tu zstąpił. A jeśli tylko zechce, to jednym gestem swym zamieni cyrk każdy w teatr, a każdy teatr w cyrk. W tym wszystkim był jakiś taki kochany, taki szalenie czuły. Jak się coś nie powiodło w życiu, na przykład mnie coś, napomknęłam mu o tym, to Piotr potrafił poradzić. I poza tym był szalenie dyskretny. To wszystko było jego. Wszystko w sobie. Czasem jakąś plotę puszczał, ale to wiadomo, że plota w piwnicy. Kiedyś się płaciło pieniądze nawet za plotki. Ale to takie rzeczy mniej ważne. Natomiast te najważniejsze rzeczy zatrzymywał w sobie. Pamiętam na przykład spotkania bardzo wspaniałe, czego młodzież obecna już nie pamięta. Jeszcze jak u Janiny po kabarecie godzina druga, trzecia nad ranem. Gdzie idziemy? Do Piotra na Groble. I tam się schodziliśmy, tam odgrzewaliśmy ziemniaki z obiadu, prawda, to było wspaniałe przyjęcie, tam flaszka wódki do tego i gadało się do rana, do szóstej, do siódmej. Piękne historie były. Co się czai przez twe włosy i sięga po to, co jest poza miejscem, co jest zaprzeczeniem niczego. Zabij ten lęk, zabij ten lęk. On się mży jak ćma w noc ciemną, on patrzy i rodzi to, czego już maską nie pojmiesz. Zabij ten lęk. Mi się wydaje, że to wygląda w ten sposób, że jak umieramy, tak gdzieś ktoś napisał, nie wiem, czy Marker, czy ktoś, że najgorzej to, że nie możemy wrócić cmentarza i zobaczyć wśród swoich przyjaciół. Jak gdyby z czasem, kiedy ludzie umierają, ja czekam na swoją kolejkę, znajomi i przyjaciele. To mi uświadomiło, jak zaczęli przyjaciele czy znajomi umierać, że tak jak po te bułki rano, jestem 17 może, a może 18, a może 20, a może już 7. I to jest dobra nauka z tego, że umierają, żeby to nie zapominać o tym. No i trzeba zmówić sobie, że się naprawdę wierzy w życie pozagrobowe, czego cmentarz jest jak gdyby dowodem. Ale z przyjemnością plotkuję o umarłych, tak samo jak i o żywych. To znaczy o żywych mniej, bo się boję troszkę, bo to wiesz, dowie się. A jak gdyby wobec zmarłych ludzi, bo przecież zakładamy, że oni są, istnieją gdzieś, patrzą na nas. To o ludziach, znaczy tych, którzy oni pozostawili na to istota, duch, czy jak. Na ziemi, to się nie krępuje, przeciwnie, bardzo lubię i pamiętam to wszystko, ale to już się tym, jeżeli krzywdę mi to zrobił, to już się naprawdę Bóg tym zajął, więc ja już nie muszę, a tu na ziemi jest zupełnie inaczej. Panie i panowie, oto pierwsza sensacja drugiej rewii pozjazdowej. Jan Kanty Baluśkiewicz i jego zespół śpiewa sentymentalną pieśń patriotyczną pod tytułem Bajka. Jan Kanty Baluśkiewicz i jego zespół. Jan Kanty Baluśkiewicz i jego zespół. Jan Kanty Baluśkiewicz i jego zespół. Ale
Mam w pamięci od lat. Masz w pamięci od lat. Ta przecudna bajka. Ta przecudna bajka. Przepiękna jak ja. Przepiękna jak ja. I inne bledną. I inne bledną. Kiedy ja słucham ją. I kiedy ty słuchasz jej. Tyś moją bajką. Ona twą bajką. Tylko moją. Jutro przyjdziesz ja. La 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 la. Cichą nocą lub nie. La 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 la. Jak wczoraj bez słów. Na baryka. Twe usta podasz mi znów. Oj, podasz mi znów. Gdy patrzę na świat. Gdy patrzysz na świat. Pełen fałszu i zdrad. Pełen fałszu i zdrad. A ty dajesz mi szczęścia sny. Gdy patrzę na świat. Gdy patrzysz na świat. Pełen fałszu i zdrad. Pełen fałszu i zdrad. Znika przez. A ty opowiem. Jak się poznaliśmy z Piotrem, dawno, dawno temu, w zamierzchłych już czasach, to znaczy w 50, nie wiem, drugim albo trzecim roku, też już nie pamiętam, na balu mianowicie, bo wtedy poznawaliśmy się na akademiach ku czci, defiladach albo balach. My poznawaliśmy się na balach właśnie. Piotr był młodziutkim studentem historii sztuki, kędzierzawym, nie nosił wtedy kapelusza z piórkiem, bardzo uwodzicielskim, bardzo lirycznym. Pani włosy pachną dalekim stepem. O, te rzeczy. Przynosił fiołki dziewczynom. I właściwie to byłyśmy nim oczarowane, ale on nigdy jakoś tak specjalnie nie wyróżniał jednej, chociaż zawsze tej jednej dawał do zrozumienia, że ona jest jedna, co mu zresztą pozostało no aż do tej pory. Wszyscy byli jego przyjaciółmi najważniejszymi. Pierwszy kontakt z Piotrem był w dniu, o ile się nie mylę, ale chyba się nie mylę, 19 maja 1984 roku, kiedy zaproszony przez pana dyrektora Ferstera przyszedłem tutaj przestraszony chłopiec. Pamiętam doskonale, jak na schodkach do planetarium, ubrany w niebieski jakiś taki dziwny szlafrok, bo chyba zginęła peleryna, pan Piotr powiedział: a, to pan, dzień dobry panu, to co, może budeczki? No i potem przypomniał sobie, że jeszcze nie jestem pełnoletni, więc jakoś tak zmienił te propozycje. Tyle. To był wieczór konwaliowy, ja go tak nazywam, bo wszyscy chodzili z konwaliami, jakaś pani sklepaża przyszła z wiadrem pełnym konwali i wszyscy mieli konwalię, dlatego zapamiętałem Piotra z konwalią. Jako takie wspomnienie dzieciństwa właściwie, bo ja byłem dzieckiem, ja byłem kompletnym dzieckiem, jak tu przyszedłem. Takie bardzo ważne dla mnie spotkanie z Piotrem to było, jak pierwszy raz do kabaretu przyprowadził mnie Wiesiek Dymny i pojechaliśmy na występ do Tarnowskich Gór i wracając z tego występu, Piotr, chcąc mnie wprowadzić, ponieważ na swój sposób zespół mnie zaakceptował, Piotr również, co było bardzo ważne, opowiadał mi o każdym z artystów i to była niezwykła podróż, która wydawała mi się, że trwała kilkadziesiąt godzin, ona trwała tylko dwie godziny. I dzięki temu poznałem ten kabaret, będąc w nim zaledwie parę godzin.
taką mam dobrą, że od razu do nas i mówi tak, że nie ma pieniążków. A ja mówię, to dobrze, to pracuj u nas. No i szefowa nasza mówi, to Piotruś, to zaczynamy robotę, będziesz miał dużo pieniędzy, mówi. No to Piotrek mówi, to robimy. No i był tu u nas pół godziny. No ale mówi, to fajna praca, lekka, dobra. Ale Zuza nasza mówi, szefowa, tak, ale Piotruś, to nie tak się robotę zaczyna. Najpierw trzeba iść wiaderka po wodę do studni, przynieść kwiatą wodę i dopiero po wkładzie do wody będziemy handlować. A on mówi, nie, ja jestem od poezji, a nie od noszenia wody. Najgłębszych przekonań wiary, łaska, jaka spotyka człowieka ze strony Boga, jest zawsze łaską wyzwolenia. I Piotr, który niósł nam w tych czasach łaskę wyzwolenia, był drogowskazem wiodącym ku jakiemuś tajemniczemu, niezwykłemu niebu. Unikaj głośnych i natarskliwych, unikaj głośnych słów pod ręką. Niech twoje osiągnięcia zarówno jak dla mnie będą dla ciebie źródłem radości, bądź ostrożny w interesach, bądź ostrożny w interesach, na świecie bowiem pełno wszystko. To było coś dużo więcej niż kabaret, to była jakaś instytucja w PRL-u, prawda, niezależna, jakiegoś wolnego oddechu, właściwie kabaret niepolityczny, a odgrywający rolę polityczną. Przez ten jakiś swój ironiczny dystans do rzeczywistości. I to wszystko było dziełem Piotra. Dla ludzi z zewnątrz przychodzący, nieznający piwnicy, może myśleli, że Piotr jest tylko takim zabawnym konferansjerem z tym kapeluszem, z piórkiem na głowie. Ale on był czymś dużo więcej. On jednak tych artystów odnajdywał, miał jakiś taki bezbłędny węch w odnajdywaniu talentów i je kształtował, prowadził je do, aż do szczytu artyzmu. Wolnością prawdziwą. To był człowiek, który, można tu przytoczyć kwestię z Wispieńskiego, z wyzwolenia. Wyzwolony ten doczeka się dnia, kto własną wolą wyzwolony. Piotr był wyzwolony własną wolą i to wyzwolenie przekazywał nam. W stanie wojennym, w czasach komunizmu wcześniej. Jakby nie czuło się w piwnicy tego jakby nieszczęścia, tego okropnych chwil. Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż strzela i gwiazdy. Masz prawo być tutaj, a więc żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek on ci się wdaje, z pięknym pomieszaniem.
Ministerstwa Kultury, bo już gości z KC widziałem. Ministra Kultury nigdy nie można, nie można zdążyć zauważyć, bo co już człowiek popędzi do Warszawy, to już go nie ma, jest następny. Szanowny panie, szanowni panowie, zanim pokażemy wam, jak wjechał książę Poniatowski do Krakowa, z Zoli Kraków, z prymacją z Pijacki. Witam was, Janusz Kowalczyk, Marian Dzięgiel, zachrypnięty, podkreślam, naprawdę na grypa. Przestań państwa, żeby się popisać. Serdecznie państwa, witamy naprawdę serdecznie, żeby wspomnieć dawne teksty, które niegdyś nam szkodziły, jak to się mówi. One były prawdziwe, one były żywe, one były z gazet, one były czasami wymyślone i trochę tych tekstów sprzed lat i piosenek, któreśmy wtedy śpiewali, wam przypomnimy. Przyjmijcie serdecznie, bo to chyba ostatni raz, już nie zdarzy się więcej to, co wtedy było naokoło piwnicy, na rynku, na innych ulicach. A więc witamy was serdecznie i wspomnijmy i zapomnijmy o tym, czego już nigdy nie będzie. Witamy was serdecznie. Przyjmijmy. Rodacy i rodaczki. Czworacy i czworaczki. Dość już tych kabaretów politycznych, tych kawałów abstrakcyjnych i całego tego memułania. Weźmy przykład z Majewskiego. Ten nie memuła, ale jak coś powie, to boki zrywać. Na przykład Majewski podniósł wydajność z 1 hektara i przeniósł ją na 2 hektar. My też podnieśmy, postawmy, niech se stoi. Było to słynne powiedzenie, takie bardzo ładne wtedy, że jest albo kapitalizm, albo socjalizm, albo nie ma nic śmiesznego. I rzeczywiście, mimo, jak wiemy wszyscy, to było, cały ten okres okupacji radzieckiej i tak dalej, o tym nie będziemy mówić teraz. Jednak nawet okrucieństwo ma, okrutne systemy mają swoje śmieszne prawda, cechy. I dużo śmieszności z siebie jakby wydaje. No teraz nasz rodzący kapitalizm też, jak wiadomo, ma tyle rzeczy śmiesznych, że zaczęliśmy się nawet już teraz śmiewać odrobineczkę. No bo jak widzisz, śmieszny tekst w życiu Warszawy, wywiad z premierem były na temat muzyki polskiej, gdzie tam Chopin wziął swoje sztuki ludowej, a ile Disco Polo ma sztuki ludowej w sobie, no to wybucha śmiechem, prawda, na takie głupoty. Się okazuje, że to minister, nie minister, tylko premier państwa mówi takie rzeczy. I tutaj od pewnego czasu zaczyna być nasz nowy czas, nowe życie, nowy kraj i tak dalej, też pewien rozmaitych śmieszności. I tu Dyny miał rację. Nikt, nawet Schaffhausen, nawet Kolumb, nawet Epikurwa z Kodagama, nikt się na tym nie zna lepiej niż ja. Słowianie zawsze pałali żądzą równości obywatelskiej. I dlatego obywateli mniejszych naciągali, obywateli większych obcinali, obywateli chudszych nadymali, obywateli grubszych uciskali, skutkiem czego nie rozwinął się u nich przemysł, a jedynie chałupnictwo i poróbstwo. Słowianie, drogie panie, byli chorowici. Często cierpieli na katar brzucha, na katar ucha, na katar ducha, a szczególnie na katar krzek cierpiał Słowianin Franciszek. Ja bym nie chciał mówić o tym, co się stało i o tym, jak będziemy teraz żyli bez Piotra, bo na pewno musimy bez niego nauczyć się teraz żyć inaczej. To na pewno będzie zupełnie inna rzeczywistość. Ja bym chciał raczej mówić o tym, jaki on był i co nam wszystkim dał. A dał nam bardzo wiele, ponieważ posiadał ogromny dar ubarwiania życia wszystkim ludziom, z którym się zetknął. I bez względu na to, czy ta chwila trwała jeden dzień, czy godzinę, czy jak w moim wypadku 41 lat, bo ja go poznałem w 56 roku, to muszę powiedzieć, że to nasze życie byłoby o wiele mniej barwne i o wiele mniej wesołe. Bo trzeba pamiętać, że to na użytek młodszych ludzi,
że ten komunizm był okrutny, był paskudny, ale przede wszystkim był strasznie nudny i szary. I to, że Piotr potrafił stworzyć taką nową rzeczywistość, zupełnie inną, nie przystającą do tego zewnętrznego świata i potrafił nas do tej rzeczywistości wciągnąć, pokazać nam ją i właśnie nam to życie ubarwić, to chyba wszyscy mu będziemy dozgonnie wdzięczni. Koniec koniecznego! Wielki pomnik, którego już niestety nie ma i nie wróci! Nie wróci, koniec, nie wróci! Koniec! Marszałek, koniec, nie wie. I dziś również emigracyjne paszporty wydamy. Syjoniści do Syjonu, syjoniści do Syjonu, syjoniści do Syjonu! Patrzy wszystko, wybacz. Smutek zamienić w śmiech. Partia tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Posiadanie wszelkiej broni palnej, a także amunicji. Poruszanie się w miejscach publicznych bez dokumentu stwierdzającego tożsamość. Zakazane zostało. Ja bym kontrolował, a ty będziesz siedział na tym, będzie pójdą. Ja się wybronię, kochany mój. Najbardziej kochał śmiech. Śmiech Piotra był zaraźliwy. Kiedy on się śmiał na scenie w piwnicy, śmiała się cała widownia. Ten śmiech brzmiał w kawiarniach, na rynku w Krakowie, na ulicach Krakowa. I właśnie, kiedy tak myślę, czego najbardziej mi brak, to właśnie tego śmiechu Piotra, śmiechu radosnego, szczęśliwego, czasem ironicznego. Materiał jego twórczości to był czas i ludzkie możliwości. To, co mogło wynikać z ludzi. Rozmaita ekspresja, rozmaite nastroje, rozmaite kataklizmy i anielskości. On to zderzał, podpatrywał, prowokował, bawił się tym. To właśnie ta umiejętność i to, co on, ten magiczny czar, który on rzucał na publiczność. To jest po prostu coś, co strasznie trudno jest jakby opisać w ogóle, opisać, opowiedzieć, jeżeli się tego nie widziało, jeżeli się nie brało w tym udziału. To, co on, jaką on potrafił wspaniałą wytworzyć, on nie ma nikogo takiego w ogóle i myślę, że nie będzie nikogo takiego, kto potrafił tak wspaniale nawiązać kontakt z ludźmi. Przecież za każdym razem do piwnicy przychodzili, bo oczywiście mieliśmy swoją wierną, stałą publiczność, ale do piwnicy przez te lata przychodzili różni ludzie. I ja nie pamiętam programu żadnego, gdzie by ta publiczność nie była zawsze przez Piotra porwana. Przez Piotra, nie przez nas wcale. Piotr wyczarowywał dla nas świat. Przeczuwaliśmy istnienie tego świata, przecież otarliśmy się o niego w dzieciństwie, a później przysypała go codzienność. I on go stwarzał i nas do niego zabierał. Świat bajek, poezji, czaru, zabawy, no i śmiechu. Tego śmiechu, być takiego śmiechu, jak Homer uważał, że jest wyróżnikiem, jedynym wyróżnikiem olimpijczyków. Czy się mógł na to spojrzeć też jako lekarz?
bo medycyna jest w równym stopniu sztuką jak nauką. I od zarania ma w swojej historii też wpisaną magię, czarodziejskość. Jeśli tak na to spojrzeć, to jest zrozumiałe, skąd ja trafiłem do piwnicy w latach studenckich, a skąd potem, kiedy zacząłem kierować kliniką, dużo później, przychodziła ze mną cała klinika, co najmniej raz w roku na Andrzejki, blisko 200 osób, lekarze, pielęgniarki, salowe. Na specjalny kabaret, ażeby się spotkać z Piotrem i z przyjaciółmi. Wszystkiego najlepszego. Od Zająca Polskiego. I Piotrusia Skrzyneckiego. Dziękujemy do Jączki, dziękujemy do Jączki. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego. Jako góry. Panie, podzielcie się i znieście Zajączka, szanujcie Zajączka, słuchajcie, bo będzie wam uciekał. Wszystkiego dobrego, możecie sobie składać życzenia, możecie się całować. Zajączku, a ty ze mną zostań, będę cię pilnował, dopóki mama nie przyjdzie. Zabraliśmy go z moim byłym mężem kiedyś bardzo, bardzo dawno do Wilna. Pojechał z nami pociągiem, bardzo długo to trwało i kiedy wysiedliśmy wreszcie w Wilnie, tłum ludzi nagle zaczął się tam rzucać na dworcu na nas. Myśmy się do tego tak opędzali, a Piotr stał na stopniach pociągu i był taki bardzo zadowolony. Ci ludzie lecieli za niego, słuchaj, że szczeli Mefisto, Mefisto, machali rękami. On w ogóle nie rozumiał, o co chodzi. My już tam wiedzieliśmy, o co chodzi. Ale tak machał za nami, mówi, słuchajcie, i tu mnie poznali. Kiedy mu powiedziałam, że to chodzi o dezodoranty, był bardzo zdruzgotany. Czy mnie pierwszy raz tak mocno zadziwił? Jeszcze będąc na studiach, pojechaliśmy wspólnie do naszego przyjaciela Stasia Obieżanowa na całą nocną degustację wina. Było cudownie, fantastycznie, rozmawialiśmy o różnych rzeczach. I kiedy zastał nas świt, wracając z Piotrem tutaj do centrum, wsiadamy do tramwaju, bodajże linia 3 i nagle patrzę, Piotr siada na siedzeniu i wyciąga książkę Marka Aureliusza, to były Rozmyślania. Nawet nie skasował biletu. Kiedyś dostał jakąś nagrodę za coś, już nie wiem, jedna z pierwszych. I pytam się go, no i co i zrobił z tymi pieniędzmi? On mówi, pojechaliśmy do Bochni. Ja pytam się, dlaczego do Bochni? Bo jeszcze nigdy w Bochni nie byłem. Potem tutaj Nowy Jork, Wyspy nie, bo się boję, że może zaleje wyspy. Chciałbym bardzo pojechać do Afryki, ale tej drugiej Afryki, bo tam jest milej bezpieczniej. Duży gór nie lubię, więc Kaukaz nie. Pekin, gdyby nie był chiński, to bym bardzo chętnie pojechał. Japonia następnie. Indie, tylko żeby nie trzeba było kochać krów. Wszystkie aktorki i aktorów upraszam, żeby byli łaskawi nie wychodzić, ale wysłuchali amatorów. No bo zawsze fajnie, jak aktorzy popatrzą na amatorów. A więc zostańcie z nami, kłaniamy się wam. No cudownie, że państwo przybyli. Bardzo tu jest ładnie. Mieliśmy tutaj recital Oli Maurer i Piotr bez przerwy do mnie mówił: Jasiu, rób wszystko, tylko nie siedlaj rąk. To było zawsze dla mnie śmieszne, bo zawsze o coś prosił. Nie rób na przykład, nie oświetlaj rąk, nie oświetlaj na przykład włosów bardzo, ewentualnie
pleców, z boku twarzy. I to było dla mnie po prostu śmieszne, ale to po prostu, wyobrażam sobie, że to był teatr Piotra. Piotr był do wszystkich wymagający. Przede wszystkim, pamiętam, 76-7 rok, kiedy do piwnicy przychodziło naprawdę bardzo mało artystów. Były takie kabarety, gdzie tylko na przykład sam Jacek Święcicki przychodził i Wiesiek Dymny, i Zygmunt Konieczny był, i w trzech z Piotrem robili kabaret. I Piotr zawsze przychodził do mnie i mówił: słuchaj, ty musisz być zawsze i oświetleniowiec, i ja. Tak to kabaret zawsze będzie funkcjonował. Dla mnie był najlepszy kolega. Najlepszy Piotr był dla mnie, przyjacielem był najlepszym dla mnie, bo ze życiem byli ze sobą, bo wszystkie imprezy obsługiwałem, zawsze na niego czekałem, kiedy się rozpocznie jakiś koncert czy coś, to na niego się czekało zawsze. Bo bez niego nie było nic. Bardzo trudno mówić o kimś, z kim spędziło się prawie ćwierć wieku. Zrobiło 5 wielkich jubileuszy, niezliczoną ilość bali, opłatków, śledziówek, imienin i Bóg wie czego jeszcze. Wszystko, co mógł powiedzieć, na pewno będzie bardzo banalne i byle jakie. Ale myślę, że po prostu Piotra kochałem i pewnie dlatego zgodził się przez 25 lat nazywać mnie swoim dyrektorem. Przychodzimy, odchodzimy, leciuteńko na paluszkę. Przysięgam wam, królowo, królowo, zrobię wszystko, życie poświęcę temu wspaniałemu, niezwykłemu miastu, no i waszej, i swojej zabawie. Już nad ziemią, jak wolewo, jak wiatr mały, a nie widać. Jak wielki wiatr się zdarzy, wielka bieda puszczą tony. Zatrzepotą się zatańczą miasta nasze, domy nasze. I polecam, jak ustawię. Twórca piwnicy już jest honorowym obywatelem naszego miasta. I wie o tym każdy krakowianin. Pozostaje tylko potwierdzić to dyplomem. Ja ten podwiek i poniesie, za kołnierze podniesiony, rozrzuca gdzieś przestrzeni. Nam to nic przeczekamy, aż się skończy, aż ucieknie. To wstajemy, otrzepiemy klapy nasze, rączki nasze, żeby śladu nie zostało. Od początku zbudujemy miasta nasze, domy nasze, sprzęty nasze, lampy nasze, żeby wiatr miał czym kołysać. I tak nam życie upływało między jednym bankietem a drugim, między jednym kabaretem a drugim, między jednym, powiedziałbym, pomysłem Piotra a drugim. Otwierał nam właśnie oczy czy wyobraźnię na pewne sprawy. To była wielka, fantastyczna szkoła. Ja myślę, że lepsza niż uniwersytet. Taki był i było go wszędzie pełno i dużo. I wystarczyło wejść na rynek i za minutę gdzieś tam ten kapelusz i ta broda zamajaczyły. Charakterystycznym krokiem przechodził Piotr. Wielki żal, że nie można spojrzeć w twarz, jeszcze raz w twarz człowieka, który zmarł, dlatego że jest tam po prostu zaproponowany majestat spokoju. Spokoju.
dziecko przecież miało trwać najwyżej 5 lat, a może mniej. A to wszystko przecież miało trwać najwyżej 5 lat. Choć się zmienił cały świat, jesteśmy, zawiruje jeszcze raz. Będziemy, będziemy. Lud każdy wyśpiewał słów mu, sto wypowiedział czas zły i w niepogodę śmiech, śmiech szedł z nami w drogę. Bo to wszystko przecież miało trwać najwyżej 5 lat. A może mniej. Piotrze, bo to wszystko przecież miało trwać najwyżej 5 lat. Choć się zmienił cały świat, jesteśmy, zawiruje jeszcze raz. Będziemy, będziemy. Bądź, daj. Tego nam trzeba, a nas przed siąku do nieba. Spójrz, Piotr, tę drogę przed nami. Noc, noc, usłaną gwiazdami. Wszystko przecież miało trwać najwyżej 5 lat, a może mniej. Piotrze, a to wszystko przecież miało trwać najwyżej 5 lat. Choć się zmienił cały świat, jesteśmy, zawiruje jeszcze raz. Będziemy, będziemy. Wszystko przecież miało trwać najwyżej 5 lat. Choć się zmienił cały świat, jesteśmy, zawiruje jeszcze raz.